Dobra, a mogę na tym save'ie? Na tym save'ie mogę pójść do DLC, czy muszę nowy zrobić? No nie grałem DLC nigdy. Partiatik! Live! Ale muzyczka. Mogę. Bajeczna czarka ma dla was pilną wiadomość. Spotkajmy się na brzegu Filutki. Ta? Mam iść do niego? I to tyle? Bajeczna czarka prosiła mnie, żebym wam coś przekazał. Potrzebuję pomocy na odległej wyspie z niezwykłym odkryciem. Tak. Czemu ten? The Delicious Last Cock. Dobra. Ciekawy tytuł. Czego bajeczna czarka mogłaby szukać aż tutaj? Nie wiem, Filuś. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Jesteśmy daleko od domu. Na skaczące żelki dotarliście. Nawet nie wiecie, jakie mam dla was wieści. W dodatku są związane z tym oto ciachem. Chapsnijcie, a sami zobaczycie. To działa, naprawdę działa. Ja znowu żyję. Za to ja jestem duchem. Co tu się dzieje? Wszystko się pomerdało. Za mną, chłopcy, wszystko wyjaśnię. No dobra. Ja jej pomagałem w tych, w mauzolejach. Od wieków próbowałem uciec z wymiaru astralnego, ale żaden sposób nie działał. Udało się dopiero teraz. Ej, serio? 7 lat ryzowali taką szmatę? Dupę ze słomką w głowie? Co ty pieprzysz? Solisława Tezimskiego, światowego arcymistrza kuchni. Witajcie, przyjacielu, w mojej piekarni. O, panna czarka. Widzę, że moje ciacho zdziałało cuda. Okej. Kurza twarz. O, koniec. Znowu jestem duchem. Rety, ale frymuśne ciacho. Słodziaszne, ale krótko działa. Spokojna wasza fajansowa. O, fajans, jesteś na czacie? O, tobie mówią chyba. Właśnie opracowałem nowy, fantastyczny przepis. Wystarczy kęs tej bajkotarty, żeby uzyskać pełną kontrolę nad wymiarem astralnym. Bajkotarta może przywrócić czarkę do życia na stałe, bez zamiany miejsca i tak dalej. Tak, ale jest szkopuł. Na składnikach trzymają łapę straszną. Aha, czyli mamy zebrać itemy na ciasto. Na tym polega fabuła, tak? No ale jeśli ta bajko tarta przywróci życie czarce, to nie ma to tamto. Zdobędziemy jej składniki. Boże, oni takim językiem mówią, że nie da się tego czytać. Uważajcie na siebie, dzielne filutki. Aby zdobyć te składniki, musicie dać z siebie wszystko. Jeszcze jedno. W wypieki trzeba włożyć całą duszę i serce. No dobra. Czyli jakby mam te same skille. Wszystko to samo. Fajne. Idę. Jeszcze jedno, urwisy. Pamiętajcie, że jeśli chcecie pograć czarką, musicie założyć czar Astro Ciacho w menu. Tak? Ono ma podwójny skok. Ej, ona się OP wydaje. Co lepsze, ona czy dym? A jak nią grać? A ten co chce?
Dodatek. Solisław Tej Ziemski, najlepszy piekarz na świecie. Siema, to wy jesteście te filutki, co załatwiły diabełę? Na wyspie łatwo nie jest, ale tak wkopaliście temu chochołowi, że dajecie radę. Macie, koledzy, mała premia za przysługę dla świata. 3 złote mi dał. Dzięki. Przepis dla czarki. O, dobra. Lecimy. Ja nią gram? Co to w dupę jest? Aha, czyli ona nie ma na double spacji kontry, tylko na shifcie. Ale minę robi, ty to. A czemu ona tak nisko skacze? No jest do dupy. Niepodobna. No jak to złapać? Ty, da się to? Bo moneta jest pod kamerą. No co oldge? A! Co ty gadasz? Co jest? Bóg? Ty, co jest w dupa? Co? A czemu to zadziałało? Pieprzyć. Zagadka, Oldge. Dobra. Sekrecik to był. I tu byliśmy. To jest piekarnia. Mogę za studni się wpieprzyć i zakończyć żywot? Czekaj. Shift. Lista. Ty, tylko 5 bossów? To jest cała gra? Przecież to w 20 minut zrobię, w dupę. Ty, i ty serio mi mówisz, że to jest długie? Dobra, cała rodzinka do wypieprzenia, widzę. Wypieprzaj, ty. Nie za dużo was? Dobra. Powiem tak, lekko farta mieli. Ty śmieciu. Ale parch. Kiedy te muchy mogę napieprzać? Co się dzieje? Lenka Park powraca. Mega sus. Co on tam pieprzy przez ten telefon? Ty. Weźmy pójść. Ale ty śmieciem jesteś. Podłym. Dobra, prawie go zrobiłem chyba. O kurde. Za szybka ta gra dla ciebie starcza? Dobra, ale że tak zapytam, co ty pieprzysz?
Tylko problem jest taki, że on mnie bije. Ty, tych bomb nie jest za dużo obecnie? A bo ja to bić mogę. Lenka Park mnie ubiła. Dobra, jest. Co to? Kurde. Ty dopiero tyle zrobiłem? Ale pieprzona jest ta gra. O Jezu. No czemu we mnie? Parówo pieprzona. Krzyś! Nie no, taki lakerek to jest. Już padł? On cienki jest. Ty, to jest trudne. Bo ja tu nic nie widzę. 6 deadów, ja ledwo grę zacząłem. Nice. Ale ty jesteś patałachem, serio. Aj! Dobra, co? Ty, może zielone wezmę? Albo zagram zwykłym mobem, bo ta to jest Lenka Park, jest mega cienka. Ty no, zobacz jakie oro!
Ty, ale ja nie widzę tego, ty. No nie widać! No! Dobra. Lenka Park ma wyjazd. Gramy dalej tym. Czarką. Czy jak on się nazywa? Dzięki na pleton. Kurde, nie mi się da wskoczyć w ogóle? Ej, nie mi się wskoczyć nie da, w dupę! O ja pierdziel, ty! Ładny unik. To się da wskoczyć, to się nie da. Rozpieprzona jest ta gra. No. No. Mam ulta, ale to już zostawię na kolejną fazę, jak jest. Co to w dupę? Co on ma nos, czy... Co go lać? Ja go biję? Ty, ja go biję? Ty! Ja go biję? Wiesz może, czy ja go biję? Ty szmatą jesteś. Ale ty szmatą jesteś. Język go bi? Gram tym. Nie no, Lenka Park oszalała.
tym się w dupę grać nie da. Nie da się, w dupę się grać nie da. Nowa broń. Zaraz ogarniemy. Ty, skąd ta bomba się wzięła? Nie było jej. Padaj! Padaj! Ale nie ja, w dupę! Ty, bo ja broń zmieniłem, się nie zmienił, a co robić? Masz jakieś rady? Dobra. Rozpieprzone to jest. Zielonym hamuszem. Ej, dobre. No dobra, na następnym run. Na następny run zielone biorę. I robię to za pierwszym. Padnij! Dzięki. Dzięki za suba, obawa, za 7 miesięcy. Dziękuję bardzo. Witam. Bez obaw, widzu, będzie git. O czym śpiewają piosenkę widzowie? Weźcie, napiszcie szybko. Niemożliwe. W którą stronę on teraz bije? Uderzyłem go czy nie? Ja go biję? Dobra. Ej, prawie! Mam dla ciebie ciekawostkę. Stary Lenki Park też ma na nazwisko Park, ale jej brat już nie, bo jest adoptowany i to z nim walczysz przeciwko się. Ale co ty w dupę piszesz w ogóle? Coś tutaj ciekawostka z dupy lekko chyba. Dobra, zielone. Ale to potem. Ej.
Parchu, w dupę, parchu! Padaj! Dzięki. Ty, ale ja mam 1 HP! Czego ta pieprzona milicja ode mnie chce? To syn ojca matki psa teściowej syna? Dobra, wypieprzonam na ich drzewo genealogiczne. I na nich. Ja przyszedłem ich tylko rozpieprzyć. Kurde, ile HP masz, sierwa? Dobra, wykitował. Nową broń? Jaka? Ej! Au! Au! Padniesz? Dobra, teraz zielone, tak? A to ślimak rządzi w tej ekipie? Co on robi? Dzięki Energy Dragon za 2 miesiące, witam. No jak mnie bejtujesz, mata. Co już? Mówiłem, że zielone wystarczy. O kurde, w dupę, ty! Dobra, już on przestraszył. Dobra, win. Ty, to DLC, to która jest? To ja do 23 max to zrobię DLC. Sadgę trochę, że wydałem na to 30 zł. No ale dobra, rysowali to 7 lat, super. A wiesz, że rysunki w jaskiniach prehistorii nie są nawet 30 zł warte, a były rysowane, wiesz, lotami, węglem. Wiesz, o co chodzi? To jest dopiero sztuka. Kaktus. Zdobywasz składniki. Ciasto destylacyjne. Dobra. Bu. Przestraszyłam? Nie ma nic lepszego niż dobra opowieść o duchach przy ognisku. Kiedyś ktoś mi opowiadał, że jakaś duszyczka robi porządek z okolicznymi nicponiami. Pomyślałem, że zacznę śledzić dokonania tejże duszyczki. Mogłabym wam opowiedzieć opowieść o bandzie, co skończyła jako warzywa. A możesz się pieprzyć? Rysowałeś takie? Ta. O Jezu, samolocik, już żygać mi się chce.
Co się tu w dupę dzieje, bo nic nie widzę. Ty, jak ja nic nie widzę, to co to znaczy? Czym ona ja pierdzielę, już ślepgę? Blindgę w dupę, nie ślepgę. Serio nic nie widzę, serio, serio. A ten co? A. O japi. O Jezu. Kiedy byłeś ostatnio u okulisty na komisji wojskowej? Nie wiem. Chyba nie wtedy, nawet nie. Nigdy. Jak pielęgniarka mnie pytała, czy widzę, ja powiedziałem tak i się skończyło. To w podstawówce. Fizowaty, ale z mózgiem. Dziękuję za Prima. W końcu. W końcu wyrósł. Mega giga chat. Ta krowa się zesrała. Zmieniła się w parówki. Oj. Ty, a powiesz mi, co się odpieprza tu? Jaką mam kategorię wojskową? Taką, jaką trzeba. Pik za piątkę. Zakład bukmacherski Fortuna dał na Goliborgę. Prawdziwa Fortuna mnie ogląda, dajcie deala. Co się dzieje, to nie jest realne. Rozpieprzona ta gra naprawdę. Japonem nie uderzył, a może jakiś zakładzik. Tak chętnie podpiszę umowę, dajcie deala. Chętnie się sprzedam. Kurde w dupę. Ale rozpieprzona jest ta gra. Jak on mnie uderzył? Jest, moneta mnie uderzyła. Ile go bić? Dobra, to jest proste, wystarczy widzieć. Tylko, że ja nie widzę, widzowie. Wiecie? Ładujecie. Ile tych uników tu mam robić, pieprzonych? Teraz kiełbasa? Jezus Maria. Nie, powiem wam tak. Ciężki boss, ale z samolocikami to są najgorsze. Ale już powoli, powoli ogarniam. Jak mnie to uderzyło, to ja nie wiem. Jak?
Ogólnie masz 5 bossów, jeszcze 8 dodatkowych? Jak 8 dodatkowych? Co ty ględzisz? Rozpieprzyć cię? Dobrze mi idzie? Jak oceniasz skilla? Gdzie Lenka Park? Nie wyrobię. Ile na 10 oceniasz mojego skilla? Tylko max 10 można dać, wiesz, wiem, żebyś chciał więcej, ale... Wiesz, żeby nie było. Jakie w dupę 0? Fizowaty z mózgiem 0 napisał? Ale jak ma mózg? Może mieć rację. Twój skill 10 na 10, ale go nie ma. Co? Czyli? Ej, serio, samolociki najgorsze. Ale rozpieprzony jest ten etap. Czemu po bombie atomowej na klatę on się jeszcze nie zmienia? Nie, no to jest buged. Ewidentnie. Jak na to grać? Masz na pysk. No ile ty masz w dupę HP? Nie no, jeszcze się w konserwę zmienił. No porypało go. No ty szmatławcu pieprz... Ile? Ile?
Ej, strasznie tanki ten boss. No już jeden HP straciłem. Ja już nie ma sensu grać. Ja muszę mieć 3 HP na kiełbasę. A mam jeden już. O, nice. Dobra, to jest treningowy run, Eloy. Pyk, szmato! A ile HP on ma? Kurde! Kiełbasik jest tak OP. Ja, kiełbasa mi na głowę spadła. No co tu się w dupę dzieje? Co ty gadasz, Zrawx? Serio jest taki item? Ale zamiast co? Zamiast dymu? Zamiast dymu to ja nie chcę chyba, wiesz? Kocham dymy. Jak on mnie uderzył? Kamikadze i luj. Aha. 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 Na samolocie dym useless? Jaki useless? Pa. Ej, 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 jak? Jak mnie uderzyła? W tym momencie jak mnie uderzyło? Odpowiadasz. Ja pierdzielę, ty w jakąś monetę uderzyłem pieprzoną. Zmienisz się w puchę? W sensie mielo... Kurde, w dup... Nie, no ta kiełbasa jest broken, no. Dobra, jest git. Pyk. Zmień się w dupę w kaszankę, bo nie wyrobię, no proszę cię. Dobra. Ten boss jest tak rozpieprzony. Ej, dostał czy nie? Bo rozpiję przez zaraz głową coś.
Ja. Nie. Nie. Chyba się go po prostu zrobić nie da, tak mi się wydaje, że to może być jakby zbugowana wersja DLC. Jak to gówno mnie uderzyło, no naprawdę. Już dead, no. Ja na 3 HP nie dałem rady zrobić konserwy, a co dopiero na 1. Nie, nie, Black Blue. Zasobnik VIP. Przesada. Ale jego nick mi się podoba, żeby nie było. Jest moc. Ej. Pająka zrobiłem, to jest drugi boss. Jak to gówno mnie bije, naprawdę no. Po prostu kłamstwo. Ale to jest w dupę ciężkie. Nie podoba ci się Julas tylko dlatego? O, no to jest tak. Dobra, kamikadze. A jak tego bossa pije po jajach, to też dostaje DMG? Mlekołak jest ciężki i ten, ostatni. No ile gówno ma HP? Dobra, git.
Iść! A musi pluć? Jezus Maria, udało się. Ale ten boss był spieprzony. Ja pierdzielę, naprawdę irytujący boss. Spoko Gombix. Nie no, ja tego bossa bym nie zrobił na najwyższym poziomie. Na normalu. Jezus Maria, Oldge? Co jest w tym Oldge? Dobra, odpowiadasz. O Jezus. Znowu coś z samolotem. Limonki deserowe. Proszę, nie. Ej, nie. Dobra. Ten to jest easy, nie? On coś robi? Co mnie uderzyło? Co mnie uderzyło? Co się dzieje? A, bo te kości wracają. Dobra, on jest easy. Dupa jest. O. A. No ile HP ma to gówno? Co robić? Bicę ich i tyle? O ja pierdzielę, co to jest? O! Jezus Maria, jak się gra? Ja nic nie widzę, no! Dobra, ten boss jest kika cienki. Ej. Ej, au. Nie wolno. Jak ja HP straciłem? Kiedy? Thank you.
A tutaj ja coś biję w ogóle? A. A jego. Ojej. Nie, ja nic nie widzę, widzowie. Mam monitor obracać za każdym razem? Ta. Dobra, wypieprzę na tą gierkę już. A, spieprzaj parku. Mój serio to jest w patałach. Pauza i obracamy ekran. No dobra. No trudno, jak trzeba, to trzeba. Padaj ty. Ej, serio, ten boss, gdyby nie obracanie ekranu, bym go za pierwszym razem zrobił. Ile go tak lać? Au. Nic nie widzę, serio, w dupę, nic nie widzę. Padnij w dupę, proszę. Nie ja. Ult, no ale ult w bok tylko leci. Nie w górę. Chyba, że ulta na przeżywalność mogłem dać. Żeby po prostu przeżyć. Dobra, padłbyś? Dzięki. Ile ich lać? Przecież szybko padali wcześniej. Wajście po jeszcze czasu? Nie da się jakoś szybciej? O Jezus Maria. Ajajaj. Nie umrze dead, proszę. Dobra. Ulta mogłem, no.
żeby przeżyć se tam i nie stracić HP. Ale dobra. Ej, łatwy boss. Porównaj do najgorsze są etapy z samolocikiem, bo nic nie widać, przysięgam. Będę pilotki zakładał, takie jak ci, co z tym gównianym samolotem sterują, żeby coś widzieć. Bo nic nie widać. Mięta z ananasem. Dobra. A ten dziadek to chce? Słuchaj, jestem na tropie pewnej zagadki, ale nie mogę się z czymś uporać. Chodzi o tę próbę umiejętności, ten pęknięty artefakt, ten straszny cmentarz. Odkryłem w tych trzech miejscach potężny... To jest ten ukryty boss? W tym wszystkim musi być jakiś ukryty porządek, jakaś metodyczność. Ta? A, na koniec gry, dobra. To wrócimy tu. Robiliśmy trzech bossów ogólnie, widzowie, tak? Kogo ty dziadkiem nazywasz? No tego dziada. Aj. Dobra, on jest mega cienki. O kurde, nic mój zadaje. Ty, dziadek coś robi ogólnie? Czy jest tylko useless? Oj, 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 ja. Już zaczyna się, nic nie widzę. No ile dziadek HP ma? Nie no, zielony jest na niego lepszy chyba. Ty serio, nic nie widzę. Może masz jakąś zaćmę starczy czy coś? Ale o co ci chodzi? No nic nie widzę po prostu. Kumasz? To nie ma nic do tego wiek. Ty, ile on jeszcze HP ma? No on jest tak tanki. Ja... No on oszalał! Szaleju się najadłeś. Wzrok kreta w porównaniu z twoim wzrokiem to 4K. Ja pierdzielę, co ty piszesz, tak zapytam, ok?
Ty, nie wiem, czy zielone na niego nie jest lepsze. Ty, mu nic chyba nie zadaje. Aha. Lody zapieprzone mi rzuca na łeb. Lody. Mam plan. Ładowanko. Ładowanko, widzowie. Ok. No już nie trafiłem, fajnie. O Jezu, już padłem, nice. Nie, tego to trzeba zielonym zrobić, ewidentnie. Ja. Ty nie, no serio się coś zbugowało na tym ranie. Nie, dobra, serio, nie, dobra. Nie, jakiś bug. Ja pierdzielę, jak? Dobra, jest git. Ty serio nie widzisz? Chłopie, a ile razy mam powtarzać, że nie widzę? Co, ty na słowo nie wierzysz? Patałachu pieprzony, no! Kładź się spać, proszę. Co mnie uderzyło? Co się w dupę dzieje? Ej, staruchu, może otworzysz w końcu oczy? Słuchaj, ja wszystko widzę. W sensie ja nic nie widzę. Ile go bić? Ej, cienki ten boss, nie? Taki lakerek, że ja pieprzę. Wiaderkami we mnie strzela. Co tu się dzieje? Nie, toperze są ślepe, ale chociaż mają echolokację.
Ty masz reumatyzm. Ale co ty piszesz? Jaki reumatyzm? Co to w ogóle jest? Co robi reumatyzm, Jirel? To jest dobre czy złe? Serio, lakerku? Serio, lakerku? Nie, rozpieprzony lakerek to jest. Opa jest? To git, że go mam? Ta? No dobra. To git. Się bałem, że mnie widz chce obrazić, ale widz by mnie chyba nie chciał obrazić, nie? Byłoby trochę chamskie, tak szczerze. Aha, fajnie, 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 fajnie. Ej! Widzowie, za ile byście zagrali w gejowskim py? Por. Za ile siana? Bo nie wiem ile wziąć, w sensie nie wiem ile chce ten. Tak się chciałem zapytać. Z tobą za friku. Dobra. To już mamy content. Ty, brzuch go boli. Co robi? A, te wiaderka spieprzone, co nic nie... Ile, oj. Jeszcze sporo. Dupę patałach. No nie dało się tego uniknąć, no. O kurde, dobry run to był.
Żebyś tak laserka w głowie używał, ale słuchaj, wiesz, że laserek w głowie to jest gorszy niż ten, co w PS2 był? Szmata pieprzą. Jezu, ile? Sryle. Przerwa na siku? Chłopie, ja go mogę zrobić w każdej chwili. Jak zrobię przerwę, to już go nie zrobię w każdej chwili. Dobra, Zilan jest cienki, ale potem jest gorzej, wiesz? Jak? Już? Ile, ile? O jest. Co nie wyrobię? Serce mi staje. Powąchał flagę, no. Patrz, powąchał flagę. Dobrze, serce ci staje, chociaż w tym wieku. Chłopie! W sumie prawda. Co tu dużo gadać? Trzeba być wdzięcznym za to chociaż. Dla Boga. Widzowie, jak byłaby służba wojskowa, poszedłbyś chętnie, czy nie? Czy niechętnie? Ta poborowa. Bo ja bym uciekł z kraju. No ile ty w dupę paruwo masz HP? Japi. Jap, dobra, zapieprzona jest ta gra. Widzowie, jakby maczugi były znowu po 45 groszy, jadłbyś daily? Mega ważne pytanie teraz robię, ankieta społeczna. Ta?
Ile? O nie. Dobra, go. To słaby, słaby run. Za twoich czasów były po 80 groszy maczugi. Dobra. A gdyby... Już nie wiem, o co pytać. Wy napiszcie. Ja potem to przeczytam i wszyscy odpowiedzą. Co ty na to? Pisz a gdyby i pisz sądę. Kurde, ile HP ma to ścierwo. Rozpieprzona jest ta gra, naprawdę. Ty, babcia miała wąsy, to co? Mi pokazał, jak się goli. Ty, a ile HP ma to ścierwo zylańskie? Ty, full warmog zylan? Pieprzony frajer, no. Ale rozpieprzona jest ta gra. Gdyby Polska była krajem bogatym, co byś... To co wtedy? Byłoby lepiej. Widzę, gdybyś mógł zmienić kraj tak z dnia na dzień na S, że wszystko by się tam poukładane tak jak tu, to na jakie byś zmienił? Albo w ogóle może byś nie chciał zmieniać. Też może być taka odpowiedź. Ale wtedy muszę cię zbanować. Nie interesuje mnie, jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Pada śnieg i świecą zorze. Nic i nikt wam nie pomoże. Co? Co to za rymowanka? Pieprzyt. A gdyby coś w tej grze było widać, no to byłaby łatwa. Ją zone-shotował chłopie bez deadów. Specjalnie jest taka grafika 7-letnia, żeby nie było nic widać. Spisek. Aha. No ciężki jest ten boss, ciężki. Aha, no kurde, no nie mogę, serio jest rozpieprzona ta gra.
Ja nie no, już żygać mi się chce. Tak jak jemu. Nic nie widać w tej grze, no nic. Ja pierdziele. Jakie życzenie bym chciał spełnić, jakbym smocze kule zebrał? Kurde, nie wiem. Może Lejsy barbecue? Git? Żeby co? Żeby RB zmienił się w mrówko jada, ale on już jest. Nie widziałeś shota? Ej, pieprzę tą grę, naprawdę! No cały czas mnie uderzają te kulki śnieżne, no. Hapa i dzidę. Co ty na to? Jak? Dobra, widzowie, ta gra jest popsuta. Oficjalnie. Co po tej gierce, nie? Gierce, nie wiem, Archero? Zobaczymy. Może Archero, wujka. Test. Rozpieprzone to jest, serio? Jak on mnie tym gównem... Dobra, padaj. Dobra, wywalił jest plansz. Ty no, mega chamski boss to jest, no taka jest prawda. Ja pierdzielę, no ile masz HP? Ja pierdziele.
Ja Boże! Nie, 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 dziadek. Dobra, dziadek umarł. Od smoka zażyczyć sobie życzenie, żeby mieć wzrok bez wady? Ale słuchaj, ja widzę, tylko w dupę nie widzę, kumasz? Czego tu nie rozumieć? Dobra, siku idę. Idę, zaraz wracam. A po Cupheadzie, jeżeli serio to jest ostatni bostera, to... to chyba Archer o 2 test. Dobra, zaraz wracam. Dobra. To co, dalej? W boczku chrząstki są? Co ty gadasz? Jak mogą niby być? Boczek to jest tłuszcz ze świni. Jak mogą być chrząstki w tym? Jakiego króla? Dobra, czekaj, bo to jest last etap, tak? To? Nareszcie widownia. Uroczystość wręczenia medali w konkursie wspinaczki zaraz się zacznie. Wygrać zawody to prawie jak wejść na szczyt najwyższej góry. Ty, a to jakiś boss? Drabina jeszcze była, ale to chyba... A nie, racja, było coś takiego. A ten co robi ogólnie? Nic? To nie jest przypadkiem Giga Easy? Ty, dwa tylko są teraz, co jest? Ty, co jest? A wiadomo, które się usunie, czy nie? A, wiadomo, dobra. Co, on brodę se urwał? Z głową masz coś? Ile zostało? O kurde, drugi etap. Ty, o co chodzi? A, dobra, o to. Ja pie... Nie! Za pierwszym razem go prawie zrobiłem. Jakbyś skończył Cupheada, to weź zagraj w najnowsze RLC. Ciekawa propozycja. Dobra, chyba wtedy miałem mocnego farta i go nie wykorzystałem. Mega sadż. Aj! Ni! Co to w dupę jest, ty? This
spoko, Genos, ale to jest wgrane już? No... Ale co ja miałem niby zrobić? Grane, no to git. A co to robi? A dobra, w sumie i tak nie zapamiętam. Zanim zaczniemy grać, więc luj z tym. RLC będzie, będzie, ale dziś nie. Kiedy? Nie wiadomo. Aha, no fajnie. A. Aha, jakiś typ nie bije od dołu i luj. Ej, ciężki ten boss, ja miałem takiego farta widzowego, nie wykorzystałem, teraz mi smutno. Czemu ja shiftu nie używam? Shift użyty. Miecze i sandały 3? A nie chodzi ci o Immortal? Dobra, jest git. Ile jeszcze bossów? Nie wiem. Aha. Ty. O Jezus. Co? Już? Ty, to był ostatni boss, czy nie, widzowie? Spoko, Genos. Takie rzeczy ogarniasz, serio? Jak? Ty jesteś jakimś gigaczadem. Ej, to DLC, ja nawet 100 deadów nie mam. To jest koniec gry? Ty mówisz, że Gucci miał tu 300 deadów? Udało się, to już ostatni składnik potrzebny do zrobienia bajko tarty. Wracamy do Solisława. Nie. A te ukryte bossy jak zrobić, co mówiliście? Słuchaj, jestem na tropie pewnej zagadki. A drabina, dobra. A do Solisława mam nie iść? Co to?
Cześć wam, filutki. Witam w moim podniebnym pałacu. Jam jest jedyny prawowity król igrzysk. Obserwowałem z dala jak mężczyźni i z zapałem żeście walczyli. Oto więc pragnę zaprosić was do udziału w moim królewskim turnieju. W walkach tych nie przydadzą wam się broń i czary. Będziecie musieli pokonać moich czempionów inaczej. Ale co on pieprzy? Dobra, idziemy? Siema Mario, witam. Ja tu serio hitów nie mam? Tu trzeba zagrać tą parchatą. Będzie łatwiej. Nie on będzie łatwiej tu zagrać. Nie on. Ona ma łatwiejszą kontrę dużo. Po prostu shift'ce klikasz. Dobra, Ed. Nie znam genos takich, że tych modów, ale spoko, jeżeli takie coś ogarniesz, to będzie takie przełomowe w sumie. Dzielne filutki. Rozprawiliście się z tym czempionem w tak niewielu rundach. Spytacie, jaka czeka was nagroda? Niewysłowione bogactwo. Dał 2 złote. Mietek. Co więcej, dopuszczał do specjalnych pradawnych w dupie, pieprzę go. Dobra, to wszystko? Dalej, dobra. Ja się biję z... Aha. Jak go bić? Jego się nie bije w kark? No co Mario, bywam. Ej, tu łatwiej będzie Cupheadem zagrać. Cupheadem będzie łatwiej. Cupheadem, widzowie. A on się już nie męczy? Ty, gdzie to jest? A tu, dobra, o Jezu. No jest. Dobra, Srimpaczu, masz bęcki. Masz bęcki za bait. A jakbym mu przeskoczył za plecy? Dzięki Maciek za... co? Wzrok mnie na streamie nie było. Ale jesteś już, siema. Dzięki za 4. Gdzie mój skill? Gdzie dym? O co chodzi?
król mi zabrał. To jak ja mam unik zrobić? No jak mam unik przed tym zrobić? Tylko tyle go... Ja pierdzielę! To ja muszę tamtą grać, żeby go przeskoczyć. Dobra, zmieniamy. O kurde, tak się da. Zmieniam. Nią gramy. Ej, ciężki ten. Ciężkie to jest, ciężkie. No. Dobra. Tak, rzeczywiście, easy. No dobrze, zmieniłem postać. Co ty pieprzysz, Esker? No dawaj. Ile on HP ma? Ile, na ile hitów on jest? Na ile hitów jest to gówno końskie? Dobra. Niezła lepa na łeb. Ty, bo ja mam trochę. Ile? Ile? Ile ustoi taki koń hitów? No ja go tłukę i tłukę, no. Jaka piosenka się cała nie skończy? A ile jeszcze? Ile na ety soundtracku jeszcze? Godzina? Rozpieprzyło cię? No? Dobra. Nie, coraz szybciej nuta leci, racja. Słyszysz? Słyszysz czy nie? Dobra, jest. Ej, łatwe to w dupę było, dobra. Jednak easy te bossy.
Kolejne starcie, które zakończyliście na skrzydłach wiktorii. Spytacie, jaka czeka was nagroda? Dobra, sianko, okej. Ale na co? Co więcej, dopuszczę was do specjalnych... Dobra, czyli następne. Trzeci teraz, dobra, daj. Co robić? Muszę go w tą pałkę uderzyć? Ta? Ty, o co w dupę chodzi? Tu trzeba czekać 7 lat? Muszę uniki robić, tak? Dzięki. 31 dał na wyborę 5 zł. Nikt mnie nie pamięta. Dzięki, widzę. Lika, lika. Kurde, ile się to gówno bije, no. To jest zagadka? To jak ją wcześniej rozwiązałem? Mam gasić świece? Ty serio? Wcześniej tego mi nie powiedzieli. To jest takie easy jednak? Aha. Dobra. To jest easy. Kurde parchu, patałachu, zapieprzony. Pój! Dobra, jest mega easy ten boss. Ale czemu ty mnie bijesz? Co się dzieje? Ty, ale czemu on we mnie wlatuje? No widzowie, to powinno być zakazane. Rozpieprzona jest ta gra i tyle. Nie no, taki łatwy boss, nie mogę go zrobić. Pieprzyć cię. Ej! Jak to się dzieje? Thank you.
No przecież! Ty, ale on mnie wrzucił! No to nie jest legalne! Rozpieprzona jest ta gra. Co? Na PGA będę? Ja nawet... Tupo, ja nie wiem co to nawet jest, że się przychodzi i co tam się robi. Dobra, co się robi na PGA? Serio napisz. Dla dziadka. A czemu ty mnie tak napieprzasz? No zobacz to! Dobra. Loda, loda. Ok. To będę. Ale co ty wpiszesz, Awej? Dobra, dobra. Fajnie, fajnie. Ale dawaj następnego, bo jestem uzależniony. Co? Koniec? Kurde, wypadłem z wieży. Ja pierdzielę. Czwórka. Od 7 do 9 października. A ja muszę to w niego wlecieć, to musi. To łatwe. Ty, ale skąd te pociski? Bo wcześniej ich nie było. Wygrałem? O, przegrałem. Dobra, pieprzyć tą siatkówkę zapieprzoną. Ty. Siatkówka Rafatus Marlenka i Luj. Najlepszy content w internecie. Ile on jeszcze zdoła przyjąć? No jak ja mam to łapać w dupę? No przecież ja tego nie widzę. No zaczyna się. Odgę. No ale moja wina? No ile on tego HP jeszcze ma? Ty patałachu pieprzony. Dla mnie największym bossem jest moja ślepota? Co?
Widz pisze prawdę czy kłamie, se? Prawdę? Co wy pieprzycie? Nie no, wy jesteście farmazoniarze, tak jak ten widz właśnie. Czemu ja jeden HP mam? O kurde, dobry run to był. Trzeba fizowaty z mózgiem zapytać. Fizowaty z mózgiem, napisz. Co ci się tam urodziło? Ale rozpije przody ten boss. Gdzie to jabłko? Prawda? A, dobra. Ile go bić na oko głowami? Ty no, nie umrze. O Jezu. Gucio zrobił całe 20 minut, chyba twoją matkę i siostrę. Co ty pieprzysz? No taka prawda no. Być takie farmazony gada. Że tylko tak można odpowiedzieć, no. Dobra, easy. No wiem, zielu, ale ja nie mam na myśli takiego jak oni. To są oszuści jacyś. Dobra, dawaj siano, król. Precz z moich oczu? To koniec? Ty no, oszukaliście mnie. Słuchaj, jestem na trawie pewnej zagadki. No i co teraz? Gdzie masz te drabiny dalej? O jest. Jest, jest. Piąty teraz. A ile jest łącznie? A, to jest ostatnie, tak? Czy nie? Nie, to królowa, musi być jeszcze król. Czemu jej nie trafiam niczym? Czemu jej nie trafiam niczym? Czemu to w bok leci?
Co się dzieje? Co się dzieje? Czemu ja niczym nie trafiam? Za pierwszym, dobra. Nie no. Ta gra jest rozpieprzenie łatwa, serio. To koniec? O co chodzi? Jest coś jeszcze, czy nie? Dziadek coś odkrył? Czy jest jeszcze król do rozpieprzenia gdzieś drabina? Koniec? No co na tym cmentarzu miało być? Opisaliście, że coś jest. Co zagadka? O czym ty pieprzysz? Jaka zagadka? Aha. To ta zagadka? Hej. To tyle? Serio, po złotówkę wszedłem z jakiejś góry? Bo ty mi do mnie mówisz, że jest zagadka? Relikt kub. Co daje? Ta co, lul. Nic, nic. Daj. Dobra, ja chcę jeszcze bossa, bo to 30 zł wydałem na grę. Wiesz ile to jest siana? No i co z tym zapieprzonym reliktem? O. Aha, muszę znaleźć hasło. Tego się kliknąć się da. Pękniętych się nie da klikać? No co ty pieprzysz, że źle? Co jest ty? Co mu nie pasi? Co mu nie pasi? O co tu chodzi? Co jest? Buget?
znać kod, szukam. Ile jest kombinacji? Ile jest kombinacji? Musi być gdzieś wskazówka? Może dziadek wie? Dobra, słuchamy. Słuchaj, dobra. Dobra, już wiem, o co chodzi. Pęknięte groby, lecimy. Ten. 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 Dobra, rozpieprzona ta zagadka jest z dupy. Oni coś wiedzą? Może ten coś frajer wie? Ty, leszczu. Bo gówno wiesz, mata. Ty, parchu. Dobra. Powiem ci jedno. Pin do trumny. Ty, a co z tym? Co ja kupiłem? Gdzie to jest? Co to da, jak to założyłem? On ma to w dupie, że ja to założyłem, ty. Dobrze? No co ci się, szmato, nie podoba, że źle? Moje 3-miesięczne dziecko w brzuchu swojej mamy ma... Już dawno by rozwiązało tę zagadkę? Fajnie, ale jej wyskroba... Znaczy się ten... No nie będzie dane rozwiązać tej zagadki dla tego dziecka, wiesz? Ej, jest jeszcze ten, drabina! Robimy? Czy to jest tylko trening? Ta, to trening. Ty, a może król wie? Nie wiem, Julas, czy są okej w dupę, czy nie, bo skąd ja mam to wiedzieć? Rozpieprzone to jest, już wszystko próbowałem. Spieprzone to jest. Oszukali mnie. Zakładam item. Nie psuje się. No i co z tego, już próbowałem wszystkie po tym. Nie próbowałeś 512 opcji. Czy to jest podpowiedź, czy ty mi po prostu piszesz hasło? I... O! Akurat nie próbowałeś tego pinu! Ja pierdzielę. Rozpieprzony jak ten stream patchu z tym brzuchem dziecka, matki pobitej. Nie wiem, o co chodzi, na klatce jakiejś schodowej. Spokój się, starcze. Posłuchaj, po pierwsze, słuchaj, młodzik, tej. Spoko, pajojo, spoko. Jest 512 opcji, dobra, to ile już spróbowałem na oko? Ile już spróbowałem? Jak 4. Dobra, gdzie podpowiedzi szukać? Może wyjmę dwa duchy i zapytam dziada. Dobra.
Pęknięty artefakt? Tam będzie co? Gdzie niby? Jaki pęknięty artefakt? Co z tym? Coś z tym jest. To jest jakiś czar. To jest jakiś czar. Podium? Idę. Tylko drugie miejsce ostatnio mi się nie przelewało, więc mam lekki dół. Aha. 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 No i co? Co to? Nie tak szybko. Puść mnie, w dupę mnie puść. Się rozpieprzę zaraz. Powiedzieli ci dosłownie co zrobić, tak? A jakbym dosłownie podszedł i ci tak zrobił, to byłaby dosłownie wgnieciona twoja, w sensie ta. Oczywiście miałem na myśli, żebym cię przytulił, tak? Żebym cię przytulił. Że tak bym cię złapał. Chodzi o ich miejsca, jakie zajęli. Dobra, dobra. A twoja matka jak zajmuje miejsce w nogach, to które wtedy grobek wybierasz? Co to za podpowiedź, śmieciu? Nie wyrobię. Nie no, widzę. Oczywiście jesteś mądry i tak dalej. Ale co ja mam zrobić? Zmień grę o psychiatrzena. Na grobki. Środkowy rząd podziału pierwszej odprawy. Ale czemu? Czemu? Ale czemu tak jest? Ktoś rozumie to? Bo oni tak stoją? I on mówi, że co? Co on mi mówi? Co on mówi? Ten. Flet pieprzony. Ja rozumiem, bo przeczytałem, co chłopy mówili. Jakie chłopy? On ma drugie miejsce, to znaczy, że drugi nagrobek u góry. Aha, fajnie, nie przeczytałeś tego w dupę na Wikipedii. Ty śmieciu, oczywiście bez obrazy. Nie wyzywam cię, ale odpowiedz mi logicznie, jak to rozumieć. Logicznie. Wysokość nagrobków. No i co? Co ma? Jaka wysokość nagrobków? Logicznie sprawdź na ety. Nie! Na Wikipedii dowiedziałem się o tym streamie w kategorii starożytność. Ale co mają do tego te groby? Pierwsze miejsce, pierwsza linia. Drugie miejsce, druga linia. Co ty pieprzysz? Na pewno tak nie jest. To jest bez sensu, co wy piszecie. Dobra, nieźle sobie wymyślili hasło z dupy. Dobra, idę to zrobić, bo tak jak mówicie, ale to jest z dupy totalnie. Zero logiki w tym. Totalnie zero logiki zapieprzonej. Zero zapieprzonej logiki i tyle, no. Tyle ci powiem. Zero logiki jakiejkolwiek jest w tym pieprzonym zdaniu. Za źle. Rozpieprzony to jest. Źle. 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 No źle i luj. Rozpieprzona jest ta gra. Środkowy rząd poziomo pierwszy. No co? No to przecież zrobiłem tak przed chwilą. Tak? Przecież robiłem tak. To jest jakiś skam. Zobacz, nie działa. Zobacz, nie działa.
Na podium stoi 3 NPC-tów, każdy daje wskazówkę. Pierwszy nagrobek to osoba na pierwszym miejscu. Podium. Drugi, druga. Trzeci, trzecia. Kluczowe są słowa dół, lewo, prawa, góra. Ale dobra, po pierwsze. Dobra, dobra, Michel, to jest ciekawe, co napisałeś, okej. Lepiej, lepiej. No i zaczyna się człowiek, który myśli, a nie... Siema, przyszedłem na Wikipedii. Pieprzę cię w dupę i tą Wikipedię, tyle ci powiem. Wikipedia jest pieprzona w dupę. Dobra. I co oznacza ten typ? Że drugi rząd? Nie. Lekki dół. Czyli to jest dół, środek, tak? Lekko do dołu. No to dobrze, dół, środek. Co ty piszesz? Ten jest środek, góra, tak? Nie, to nie ma sensu. Nie, rozpieprzony to jest. Lekki dud będzie w trumnie. To jest środek dół. To jest... Czy to jest prawa góra? Nie, lewa góra. Lewa góra? Dobra, mamy już 2, to wystarczy. Trzeci się RNG zrobi. Louis Tim. Pożyczyć ci mózg? Fizowaty, ale z mózgiem. No ale i tak skażony. Znaczy się ten. Czekaj, co ja mówiłem? Jak to miało być? Już zapomniałem przez was. Miało być... Nie, inaczej, inaczej. To być ta... To tu. To tu. A to środkowe gdzie? Ty, to jest buget. Buget. Nie, na odwrót to miało być. Teraz git? Nie, serio buget. Serio buget. Serio buget. Serio buget. Serio w dupę, co? Spieprzyła się zagadka. Ale co ty piszesz? Co ty piszesz? Przecież ja takie coś robiłem już. Co ty piszesz? Drugi nagrobek, góra, nagrobek pierwszy. No przecież przed chwilą to zrobiłem, no nie działa. No rozpieprzony to jest. No dobra, ale co tu zrobić? Nie, to jest buget. Ty, ale ja już tak robiłem. No i co teraz? Nie. Ale co ty piszesz w ogóle? Co ty piszesz? No zobacz! Najtrudniejszy bot w grze to jest, no.
Jakie 10-letnie dziecko? Ta gra nie jest dla dzieci przecież. Pierwszy, a potem pierwszy nagrobek. Dobra, mam plan. Ale czekaj, to sensu nie ma. Czyli to jest lewy dolny na stówę. To jest lewy dolny na stówę. No nie ma bata, że nie. A ten czajnik? A ten to co to jest? Jak prawo góra? Ale czemu on jest prawo góra? No rozpieszona jest ta gra. Lewy górny, na dole drugi, środkowy trzeci. Ale przecież pisałem taki kod już. Czy to na ety będzie? No ta. No robiłem dwa nagrobki w jednym już. Ja już tak robiłem. I co z tego? Nie, nie, coś tu nie gra, Giga, tak szczerze. Coś tu nie gra. Jak odpowiednia kolejność musi być? Co ty pieprzysz? Co ty pieprzysz? Teraz mi to piszesz? Czekaj, ale to hasło, co ja robię, to jest to hasło? To nie jest to hasło. To nie jest to hasło. Każdego osobno przeczytaj podium. Nie, mnie to tak rozpieprza, serio. Nie mogę z tego hasła. Drugi nagrobek sam dół. Co drugi nagrobek sam dół? Ty, wy mi pieprzycie jakieś farmazony, serio? No ale ja robiłem już takie hasło przecież. Ono nie jest takie. Co zła kolejność? W dupę, rozpieprzona jest ta gra. Jak zła kolejność może być trzech liczb? Co ty pieprzysz? Ile jest kolejności w takim wypadku? No rozpieprzone to jest. No o co ci chodzi? Co ty piszesz? No ale co wy gadacie za farmazony? To nie jest gra dla dzieci. No przecież piszę to hasło, wy mnie skamujecie, jest inne po prostu. Po co ja się słucham was? Ale co ty gadasz, robiłem coś takiego już, patrz. Ja już to robiłem.
Nie, wy nie rozumiecie pewnych w dupę prostych rzeczy, zależności, tak jak ja nie rozumiem. Dobraliśmy się w dupę. Ale skąd wy te hasła bierzecie? Bierzecie, każdy ma w dupę inne hasło, ile jest tych haseł? Dobra, idę do nich, idę. To jest drugi rząd. Ale czekaj, to jest jako druga liczba, tak? Która, drugi duch, którego muszę dać. Dobra, pierwszy duch. Nie, lewo, co ty pieprzysz? Środek? To jest po prostu górne środkowe, no na 100%, albo prawo. Nie, to jest górne środkowe. Czy prawe? Dobra, uznajmy, że górne środkowe, pierwsze, teraz drugie. To jest lewo dół, tak? Że już takie hasło ustawiałem. Czemu środek? Czemu środek? Bo ma drugie miejsce? O, może być tak. Ten ma trzecie. No to to jest prawe środkowe. Co? No tak, Maciek, dobrze piszesz, dobrze piszesz. Moją pasją też jest kupowanie gier tanio na Enebie przez Link. Tej gry nie ma na Enebie? Wiem, bo ta gra jest spieprzona generalnie. Tą grę w ogóle nie polecam grać. O, grać. Lewo, dół. Nie, jak my ustaliliśmy, bo już zapomniałem. Zapisał ktoś, bo ja mam krótką pamięć. Pierwsze to było to, tak? A, prawo, dobra. Potem co było? To? Nie, to było chyba. Jakie lewo dół? Ale co ty, co wy trolujecie? Jakie lewo dół? Przecież zaczyna się od góra prawo. Lewo dół teraz. I teraz to, tak? Co jest w dupę? Nie, 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 inaczej. Nie, no tak, ty, o co chodzi? A nie, to miał być środek, dobra. Już pamiętam, już pamiętam. Czy miało być tak, tak, tak. Co jest w dupę? Ej, serio? O co chodzi? Czemu to nie działa? A mam założony relikt? No mam. Prawo górny, dobra, lewy dół. Środek i co? I góra środek? Ty, marchlak, jako jedyny w dupę, który to rozszyfrował. A reszta, to jak ja, nadajecie się do kopania rowów w dupę i przerzucania gruzu. Serio, ja też tylko się do tego nadaję. Tylko marchlak jest uczony na tym streamie, tylko w dupę marchlak. Pisałeś mi to? Dobra, ściągnąć to może każdy, zwłaszcza twoja matka ubrania dzisiaj wieczorem. Chłopie, opanuj się. Tylko marchlak ogarnia. Dobra, mamy to. I co teraz? Do domu? Ja pierdzielę, co teraz? Gdzie boss? Rozumiem, Morgla.
kod mam znowu wpisać? Nie, no nie ma już kodu. Nie straszcie. Jak koniec, to po co ja to robiłem? Nie, dobra, Srimpaczu. Ty to jesteś konkretnie przypieszony, ale i tak cię lubię, widzu. Wejdź, to no próbuję, nie da się, no. O, jest coś. Co kliknąłem? Co się dzieje? Ty, jest mob. Ty, ale ja skilli nie wymieniłem. Ty no. Ty o co chodzi? A jesteś za szatanem czy za aniołem? Ej, jak ja wpadam tam, to tracę HP? Skąd ten ogień się tu wziął? Co się dzieje, bo ja nic nie widzę? Ja nic nie widzę! Ej, nie ma o kurde, skilla ja chcę wziąć. Dobra, skillę muszę zmienić, widzowie, chyba że nie mogę. To przegrałem, to przegrałem. Ty, mogę wypieprzyć relikt? Bo jak nie, to tego nie zrobię nigdy. Dobra, robimy. Na easy teraz. Co mnie? A, bo tu się spaść da z tej areny. A czemu anioł mnie bije i szatan? Au. E, dobra, już prawie zrobione. Piorun pod chmurą bije, dobro. A ja mam bić anioła czy szatana? Czy to jest wybór? A ja, widzowie, kiedy gramy w Wiedźmina 1? Jak za 5 minut? Many, co tu się robi? Au. Au. Chamsko się zachowałeś. Ej. Ty, jak ja nic tu nie widzę, ale tak serio, to już serio jest z moją głową coś się tak? Ta? W jakim procencie?
No ile muszę tego parcha tłuc? Au! Dobra, jest. A cóż to? Wreszcie ktoś przebudził sławną, przeklętą relikwię, o której dawno zapomniano. Widziałem inskrypcję opisującą wielką odwagę. Im większy wróg, tym bardziej syci zło. Cóż to może oznaczać? Słuchaj, wdupiam te zagadki, bo rozpieprzy się łeb. Dobra. No, okazał się najtrudniejszy boss w tej grze, to okazała się zagadka. Dobra, nawet 100 deadów nie miałem. Taka ta prosta gra jest. Ja pierdzielę. O nie, jeszcze coś? Nie, no jeszcze coś? Znowu wy, rozbij surmanione grzdyle. Nie przypuszczałem, że zobaczę was tak szybko. Ale to będzie, ale to bez znaczenia, już mnie nie powstrzymacie. Bajko tarta będzie moim arcydziełem. Nie wspomniałem wam tylko o najtajniejszym, najważniejszym składniku. Jest nim dusza. Podczas wy, gdy wy tańczyliście, jak wam zagrałem, pozwoliłem sobie kogoś pojmać. Gdy dodam jej duszę do bajku tarty, posiądę całą kosmiczną moc. Czyli jest boss jeszcze. Ale najpierw wezmę składniki, które zdobyliście i zrobię Dobra, zrobię go mniej niż 100 deadów? No chyba nie. Co on mu zrobił? Au. Dobra, trochę zajmie. Będzie 100 deadów. Po co ja to uderzyłem? Tak o? Dobra, on jest cienki. Czy mnie? Dobra, prawie skończony.
Ale czemu on cukrowi ogólnie daje mu młotkiem na łeb hita? To jest trochę sadge, nie? Hej, bo nic. A. Au. Ej, nie podoba mi się ten etap. Ulta walić czy nie? Ej, sól to biała śmierć czy cukier? Czy... Ej, co jest? To i to? To co? Nie można solić ani pieprzyć? W sensie cukrzyć? To co można IRL? Nic? Gdzie HP stracił? Ej, łatwy ten boss. Ej, nic nie widzę, widzowie, no. O kurde. Aha. Japi. Ej, zielone serio mało bije. Tym to ja go na parę hitów położyłem. Tylko tym trzeba trafiać jeszcze. Mega susta jest. Nie mogę. Nie no, tylko zielone oddaję, dobra. Niezły lakierek. Aha, fajnie, że dostałem DMG. No ja pierdzielę. Ta rozpieprzona jest ta gra. Który te listki spieprza na mnie? Widzowie, no ja serio nic nie widzę.
Jak mnie to uderzyło, jak pytam. Jak? Pytam się po prostu. Można zapytać, czy nie? Nie? Nie mogę, no taki lakierek to jest ten kucharz. Te marchewki zapieprzone. Musi to latać. Się respią po chwili. Ja pierdziele, zrespił się na mnie. Ile? Nie, dobra, gównem był ten run. Shadow of War będzie chyba w piątek zaczynamy, wiesz? W piątek bym zaczął Shadow of War. I na weekend idealna gierka. Ok. Nie wiem w sumie ile zajmie, ale dłużej zajmie niż weekend? Jutro? Jak jutro? A już jest czwartek? Która jest godzina? Co ty gadasz? Która jest? Pół do pierwszej już? Niezły bug. Z czasem się zrobił. Ten ogień. Co ci laguje, widzą? Ja pierdzielę, nie mogę. Thank you.
Tepaj mnie na górę. Serio, w dupę, serio? Rozpieprzona gierko, serio? Streamek ci laguje? Sadgę. Nie wiem, czy da się coś zrobić. No ile w dupę, no ile to trwa? Ty, dobra, nowa faza. Tylko ja mam 1 HP, więc zaraz umrę, aleluj. Dobranoc, Jolk, dobranoc. Ej, nie dało się tego uniknąć. No pieprzyć. Teraz. To jest ten run. Nie wiem, co się stało. Chyba bugger. Bo w nic nie wbiegłem. Ej, mega irytujący boss. On jest chyba silniejszy niż ten diabełek cały, który był gównem. Jak to mnie uderzyło? Super gra. Ja pierdziele! Zapieprzona jest ta gierka, no. Padaj ty w dupę parchu, a nie. Dobra. Aha, dupa. Świetnie, ten ult jest taki useless. Ta gra jest dla dzieci, nie jest.
Jest? Nie jest. No nie jest iluj. Nie, no nie ma co grać już na jeden HP, no. Dla dzieci i seniorów. Nie jest dla dzieci, czego ty nie... Ta gra nie jest dla dzieci, czego wy nie kumacie? No nie jest. Ci co mówią, że ta gra jest dla dzieci, mają coś ze łbem, no taka jest prawda. Ty padniesz? Czy nie bardzo? Podlecu, ty! 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 Pierwsze to nie używam ty ulta ilu. Co jest? Skąd ten ogień się wziął? Nie było go. Ale farta miałem. Dobra, bić go ultem? Aha. Aha. O. O kurde, ty. Co on robi? Ja pierdzielę. Rozpieprzona jest ta gra. Może ja to powinienem zrobić tą duszą? Czy się nie da? Co mnie? Jakie węzły chłonne cię bolą? Co ty piszesz? Dobra, nią to robimy. Ona odda. O kurde, ona jest gówniana. Ale ona oddaje. O kurde, nie mogę shift dać na pałę teraz. To jest duży minus tego czempa. O kurde, ale lipny ten champion. Ja pierdzielę. A bo ja mam double jumpa, no ta. Co mnie bije, ty? Ty, ona bije mnie niż tamten typ? Świetny łód. Co ja użyłem? Co ja zrobiłem?
Ej, do dupy jest ten champion. Po co ja tym gram? Champion jest tak spieprzony, po co ja tym gram? Bo ma double jumpa na ostateczny etap, ale to jest useless podejście. Kurde, w dupę, to ma inaczej ten. Ja pierdziele, zapomniałem, ty straciłem HP niepotrzebnie. Zdrowy pamięć nie oddaje. Co robić? Jak kucysz i dasz dasza, to się co? No ta. No i co mi to udało? No na co ja się turlam? Po co ja się turlam? A, że unik się robi. Kurde ty. O ja pierdzielę, ty opa. Ja tylko kucam w tej grze. Ale OP ten champion. Ty, działa, no. Kurde. Ale jaka mnie bije teraz. Abusing odkryłem na koniec gierki, bo ten champion tak jest gówniany, to wiesz. Co to za znaczenie ma? Ale na ten etap dobry trik. O ja pierdziel, niezły trik. Dobra, rozpieprzona jest ta gra. Czasem wypijewszyć do śmieci. Ale spieprzony jest ten champion. Nie, usuwam tę grę, no nie wyrobię z nią. No ten champion jest gówniany, po co ja nim gram? Zmieniam na Cupheada i luj.
No jak ulta naładowałem? Ile to trwało? Jezu, za wcześnie. A racja, ten ult nic nie za... Nie wiem co robi ten ult. Nie wiem co ja zrobiłem. Co mnie uderzyło? Rozpieprzony jest. Gram tamtym czempem, bo ten to jest szczoch. Naprawdę, ten czempion to jest gówno. Ten czempion jest gównem. Tylko tym się da grać, pod bombę. Na 2 HP to już nie ma co grać, ale luj. Gramy. Sadgę dla cukru, no ta młotem go wali, a widz pisze tak, siema, ta gra dla dzieci. On młotem wali w głowę drugiego. Widzę, ty nieźle ogarnięty, serio. Co tu się dzieje? Co mnie bije? Ta gra jest w dupie nie do wiary. No i ile ty masz HP? Tej. Aha. Shrek trudniejszy? Jaki Shrek? Ale ten boss jest chyba na... Ten boss jest najtrudniejszy w grze. To już trzeba przyznać. Chyba, że był trudniejszy. Rozpieprzona jest ta gra. Co mnie uderzyło? Daj, chodź tu. Zagadka najtrudniejsza, no to też. Co ty robisz? To denerwuje się tu szczocha. No i... Kurde, w dupę, nie wyrobię w tę grę. Rozpieprza mnie ta gra. Chłopie, mam 100 dedów, ledwo mam ochotę rozpieprzyć monitor. No nie da się grać. No nie mogę, bo mnie bije ten ogień zapieprzony. Nie wiem kiedy, on mnie uderza, no. Nie wiem jak on mnie bije. O pierdziele, no jak to się stało? Ale my ta gra wpienia. Ta gra nie jest dla dzieci. Czego ty nie kumasz?
Co mnie wtedy tu zabiło niby? Co? 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 Skill na jedną solniczkę. No bo nie ma na co tego skilla zużyć nawet. Rozpieprzył na Instagram, Boże. Jak mnie to uderza, jak mnie to gówno uderza. Nie da się, no nie da się. To jest najgorszy boss w grze, to już of... No nie mogę umrzeć na siłę. Dobra, jeszcze raz. Na 2 HP damy radę. Prawda? Nie wyrobię. Nie wyrobię. Nie da się w tą grę grać. Ten boss jest rozpieprzony najbardziej ze wszystkich. Nic nie widzę na ekranie. Ja nie wchodzę sam w pociski. O czym ty piszesz? Skąd się wziął ten ogień? Skąd? Odpowiadaj. By nie było go tu. Won. Walę ultem w moba. Dobra. Jeszcze mnie uderzył Illuj. Jeszcze mnie uderzył Illuj. Dobra. Rozpieprzona jest ta grana. Ten boss to prawdziwy diabełę, no. Diabełę przy nim. To jest w tupę zero. Serio, z diabełę jak ktoś ma problemy w tą grę? To wydaje mi się, że ma jakiś paraliż. I nie umie grać. No ale z tym, jak ktoś ma problemy, to ja to mega rozumiem i szanuję cię. Bo jesteś ogarnięty, tylko ta gra jest spieprzona. Poza tym tej gry nie ma na enebie, więc jest spieprzona, to każdy wie. Ile HP on ma jeszcze? Mów. Mów.
3 solniczki, 5. No nie, już. Aha, zrespiłem się na tym. Super gra. No czemu to mnie bije? No rozpieszona jest ta gra, no. Straciłem całe HP już. Ale ta gra jest rozpieprzona. Ile go lać? Diabełe przy nim to jest zero. Boże, najtrudniejszy moc w grze, przysięgam. No mega ciężkie gówno. Ale dobra, był na koniec z DLC, to można uznać. Nie no, możesz usunąć, senpai. Chyba, że będziesz pamiętał od którego, ale to potem będzie szukane 10 godzin. Chyba, że chcesz nowe konto, jak wolisz nowe konto i szybciej zrobisz. Panno Czarko. Dobrze, że jesteście cali i zdrowi. Ale psi ogon z tego Solisława. Od początku robił nas bambuko. Mega sus. Rajciu, rety, zaraz wszystko się zawali, uciekamy. No i taki język według was jest dla dzieci? Nie jest, bo to nie jest gra dla dzieci. Moja piekarnia. No i pieprzyć cię. I dobrze był tak oszustowiczowi jednemu. Tak, Czarko, ale bez piekarni o bajko tarcie możesz co najwyżej pomarzyć. Nic nie szkodzi. Nie chciałabym, żeby ktoś oddał życie, abym sama mogła do niego wrócić. Okej. Okay. Ale macie moje słowo, chłopcy, że nie spocznę, póki nie znajdę jakiegoś sposobu. Tymczasem, gdybyście znaleźli się w opałach, wystarczy jeden kęc, a przyjdę z pomocą. Zresztą, nie potrzebuję tej całej bajko tarty. Mam dwóch przyjaciół, o jakich... Dobra, zamknij łeb. Ta gra nie jest dla dzieci. W dupę, czego nie kumasz? Zobacz, chłopa wjedzie policja z pałami. Do sądu trafił. To jest gra dla dzieci, zaś te rysunki. No pa, chłop do roboty poszedł. Dobra. Daddy Fontannie? A, ale nie, bo się połączy z tamtymi. Pamiętasz, ile tamtych było? Marchlak, robiłem, no. Jezu, znowu napisy, Boże. Ale co ty piszesz, Deadly? Ja piszę. Nie ma. Ale co? Ty jesteś tak rozpieprzony, jak ten boss ostatni. No poważnie ci mówię. Czarczero? No, chyba ta. Chociaż na godzinkę? Nie, no mogę odpalić Czarczero. Nie, Aladyna nie. Fajna gra ogólnie, fajny ten dodatek. Łatwiejszy niż podstawka i tyle. Nie licząc bossa ostatniego, bo jest mega ciężki. 162%, a ty ile? DLC 68? Dobra, nie zyskam. Dobra, fontanna jeszcze. Dżin na grobach jeszcze jest? Dobra. To go odwiedzam wszystkich świętych, jest spieprzą. 335. Ile było w podstawce? 200 ile było? 205? Dobrze policzyłeś czy nie? Senu. 202. To tutaj ci 3 dedy uciekły.
133, dobra. Dobra, ale i tak było git. I tak pięknie zliczone. Dziękuję bardzo za pomoc. No co, no fajna gierka. Fajna gierka. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę